Ucz się, ucz, bo nauka to do potęgi klucz. Któż z nas nie słyszał tego przysłowia, zasiadając w szkolnej ławie? Tych uczniów z pewnością nie trzeba przekonywać do słuszności tej maksymy, bowiem naukę traktują jako przyjemność. 11 uczniów z krośnieńskich szkół bez wątpienia z chęcią wróciło z ferii zimowych, bowiem z rąk burmistrza Marka Cebuli otrzymali stypendia, będące nagrodą za ich doskonałe wyniki w pierwszym semestrze roku szkolnego 2014-2015. Po zakończeniu pierwszego semestru, na wniosek rodzica lub dyrektora szkoły, składany jest właśnie taki wniosek o przyznanie stypendium uczniom wybitnie wyróżniającym się w nauce, mającym co najmniej bardzo dobre zachowanie. Aby spełnić to kryterium uchwały, należy mieć co najmniej 5,40 średnią ocen. Jest to dosyć wysoki próg, ale chcieliśmy właśnie wyróżnić tych tylko uczniów, którzy naprawdę wybijają się w nauce lub uczniów, którzy się wybijają w sporcie, bo dzisiaj również została przyznana nagroda sportowa burmistrza Krasnoludzkiego za osiągnięcie wysokiego poziomu na szczeblu międzynarodowym. I rzeczywiście, wyniki osiągane przez uczniów naprawdę robią ogromne wrażenie, a ich oceny zasługują na uznanie. Z polskiego 6, z historii 6, z przyrody 6, z matematyki 6, z techniki 6, z informatyki 5, z WF-u 5. Jednak osiągnięcia uczniów związane są nie tylko z wynikami osiąganymi w szkole. Wielu z nich notuje bowiem sukcesy także w olimpiadach przedmiotowych, tak jak Mateusz Eismont, który obecnie przygotowuje się do etapu wojewódzkiego konkursu z matematyki. Jak sam przyznaje, podchodzi do niego z pełnym spokojem. Czuję się pewnie, jak nie wyjdzie, to trudno. My mamy nadzieję, że jednak wyjdzie, choć samo zakwalifikowanie się do grona najlepszych olimpijczyków w województwie to już ogromny sukces. Dumy ze swoich pociech nie ukrywają przede wszystkim ich rodzice i opiekunowie. Oczywiście ogromna duma z tego, że ta średnia jest taka wysoka, że uzyskuje również wysokie oceny na konkursach przedmiotowych, także z tego się bardzo cieszymy. Z sukcesów uczniów należy się cieszyć podwójnie. Po pierwsze, każdego roku przybywa ich coraz więcej. Po drugie, udowadniają oni, że nauka może być prawdziwą pasją, nie zaś wyłącznie szkolnym obowiązkiem. Powiem, że bardzo mnie to cieszy. Chciałabym, żeby tych uczniów nagradzanych było coraz więcej, ale co roku ich jest właśnie coraz więcej. Cieszy mnie to, że oprócz tego, że są to tak młode dzieci, to są te dzieci, które mają właśnie w sobie dużo pasji, dużo chęci, zapału do tej pracy. Gros tych osób to dziewczynki, ale znajdują się też takie rodzynki, chłopcy, którzy właśnie są laureatami lub finalistami konkursów różnych przedmiotowych lub właśnie na zawodach sportowych osiągają bardzo wysokie wyniki. Stypendia burmistrza przyznawane uczniom za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe to nie tylko sposób na docenienie ich osiągnięć, będących efektem sumiennej pracy, ale także wyraźny sygnał, że należy inwestować w dzieci i młodzież, pomagając im rozwijać ich umiejętności oraz wiedzę. A to z kolei ogromna szansa na sukces w przyszłości. Mam nadzieję, że właśnie powrócą po studiach do nas tutaj i zasielą kadrę, która będzie po prostu zarządzać miastem lub w firmach różnego rodzaju. Relacje z wręczenia stypendiów burmistrza Krosna-Odrzańskiego będzie można zobaczyć po głównym wydaniu serwisu oraz na krosno24.tv.